witam Was w kolejnym odcinku Daily. No dobra, generalnie to teraz jest już po północy, bo mamy godzinę pierwszą już. Ja się w tym momencie idę kąpać, ale nie będę tego nagrywał. No więc zaczynamy tego to kolejnego Daily Vloga. Dzisiaj mamy już 4 listopada, czyli to już czwarty dzień naszego challenge'u, powiedzmy mojego bardziej. Pamiętacie jak chyba w poprzednim odcinku, tutaj właśnie jak muszę obejrzeć i ten, to zaraz to zrobię. Przydałoby się go wrzucić, jeszcze miniaturkę muszę zrobić. W poprzednim chyba mówiłem wam o paczce, która mi przyjdzie prawdopodobnie w piątek. No to się okazuje, że ona została dzisiaj wydana do doręczenia. Dzisiejszy właśnie odcinek będzie oparty na temat tej oto rzeczy. Ale jakby tutaj jesteśmy aktualnie przy kompie. Nie wiem skąd mam tą polówkę taką w tyce, była w szafie. Ale jesteśmy wyratowani świata. Dlaczego? Dlatego, że chcę wam po prostu pokazać tutaj, zrobię sobie unboxing. Ratowanie świata to jest ten drugi tryb Fortnite'owy, ten lepszy w sensie, jakby on jest lepszy niż Battle Royale, a przynajmniej teraz, ale niestety Epic Games postanowili, że w dupie mamy ratowanie świata i Battle Royale'a bardziej rozwijają. W ratowaniu świata dalej jest stary interfejs. Ten stary interfejs cały czas jest w ratowaniu świata, a w Battle Royale chyba z rok temu został zmieniony interfejs na taki bardziej nowoczesny. Gameplay jedynie coś tam się interfejs zmieni, to jest wszystko. Mamy tutaj lamy, tutaj jest z tego powodu, że... Okej, dlatego, że... ratowanie świata zmienili, usunęli wszystkie pakiety fundatora i teraz ratowanie świata można tylko kupić. Tak, ono jest tylko ten płatne, ale wszystkie osoby, które teraz kupują ratowanie świata, nie mają tych darmowych fałdolcy i tak dalej. Ja całe szczęście mam i dostałem level up pakietu, który miałem fundatora. Ja miałem taki ten epicki fioletowy, nie miałem tego basicowego, więc najwięcej ludzi ma teraz ten niebieski. Ja mam legendarny pakiet, więc gdybym wydał 400 zł, no to mógłbym mieć najwyższy pakiet, no ale nie jestem aż takim zjadkiem. W sensie już no ten prezenciowy LKM, no mamy topora mi wezmę. A już, że wszystkie lamy się naraz otwierają teraz i ten, myślę, że... Aha, okej. Okay. Czyli wszystkie lamy się teraz otwierają w taki sposób i ten, i jakby nie tracimy czasu, zajebiście. Myślę, że jakiś ładny boxing zrobię czy coś. Ale słuchajcie, mam także legendarne lamy ze skrytki trolla, więc sobie je otworzymy tutaj jedną przynajmniej, żeby... To był content. Gotowanie przeciążone. Co tutaj się dzieje? Ty, no może być trochę przeciążone, bo po prostu on 100% chodzi. Faktycznie może być jakiś problem. A dlaczego? Fortnite zużywa 40% procesora i 30 grafiki. To dlatego procesor chodzi na 100% i coś ten. Zdjęciowego LKM dostanę, zajebiście. Ja mam otworzył dwie mini lamy. Nie, no to, ej, to jest na minus straszny, nie wiem, kurde, debile jakieś robią w tym epiku bez kitu. Schematy sobie wejdziemy, wszystkie nowe. A czegoś takiego cały czas nie ma. Myślałem, że jakiś ładny unboxing tutaj zrobię, czy coś. A to, kurde, taka sytuacja. No, się wydarzyła. Właśnie tutaj o tym, czym mówiłem jest, czyli ten pakiet. Tutaj taki właśnie pakiet jest, dostęp do ratowania świata, jakiś skin w Battle Royale i tak dalej. To jest taki, to możecie za 63 zł właśnie kupić. Jeszcze muszę łóżko w ogóle ten ogarnąć. W ogóle tak wbiłem tutaj, dlatego że mi się przypomniało, że dzisiaj jest czwarty i jakoś koło czwartego, o piątego miał wejść do gry, wrócić ten taki defaultowy zbierak, który był tutaj. Tutaj macie ten zbierak taki, on został zamieniony domyślny. Kiedyś był ładniejszy, więc on sobie wróci właśnie do gry w ramach, za darmo będzie można go odebrać przez około 20 dni chyba. I do sklepu mają wrócić zestawy tych pierwszych takich defaultowych skinów, czyli jak widzicie, o, czyli na przykład ten, nie, defaultowe skiny, takie te stare, bo teraz macie te nowe, one według mnie są takie, no wiecie, średniawe trochę, no ale cóż, no, więc ja, jeżeli będą za darmo, to będzie fajnie. Ja mam 1600 fałdolców, więc na pewno, jeżeli te skiny zostaną zmienione, te defaultowe, no to sobie kupię, mimo tego, że nie gram w ratowanie świata, ani w Battle Royale. Jeżeli już coś gram, to właśnie ratowanie świata, ale też to robię dosyć rzadko, więc za, kurde, za pół godziny mam lekcję. Czekamy na paczuchę do odbioru, później pewnie pojadę po paczuchę właśnie.
tylko zobaczę, czy coś się na przykład nie zmieniło. Dobra, ja sobie obejrzę teraz tego vloga wczorajszego, ewentualnie jakieś poprawki wprowadzę, wrzucę go do renderu, miniaturkę zrobię i trzeba opublikować tego oto vloga trzeciego. 20 minut temu, no może 10, została umieszczona paczka w paczkomacie, więc ja się już ubrałem i chciałem lecieć rowerkiem, no ale niestety nie mogę. W sensie nie mogę, bo już ktoś chce mnie podwieźć. A chciałem się do rowerku przejechać, kondycja mi siada już, bo wiecie, w ogóle w domu cały czas siedzę i są nowe obostrzenia, które macie tutaj teraz. Tylko 5 chyba albo 6 rzeczy się zmieniło, więc niedużo. I w sumie to ten zapis tutaj z galeriami, on nie ma zbytnio sensu, dlatego że w sumie to tylko sklepy z ciuchami zostają zamknięte w galeriach, no więc według mnie nie ma zbytnio to sensu i ogólnie to, że kościół jest otwarty, to jest bek trochę. No ale cóż, no musimy, więc teraz jadę po paczuchę. Chciałem jeszcze coś zrobić, ale niestety tego nie zrobię i mamy temat odcinka już. Chyba, że nie wiem, chyba, że kury tak skopał, że nie działa, czy coś. No to lecimy, dury. To trochę cringe'owe trochę było. Dobra, mamy to. Mamy to, więc unboxing sobie robimy. Mamy to. Google Home Mini. Mamy tego oto asystenta. 69. Ruchanie. 99. Jest to wersja nie leży Home Mini, to jeszcze jest to jakaś wersja taka z takim biednym pudełkiem. To wszystko od tego, o to w tym chodzi, że jest taka biedna wersja i dzięki temu jest w jakiś sposób tańszy chyba. Mamy sam głośnik. Właśnie na to chodzi, że to jest okrojone, więc mamy głośnik i mamy zasilacz. Pod spodem mamy przejściówkę, bo to jest, no jak widać, inna ten. I mamy przewodnik szybkiego startu. Nie wiem, czy to jest od sprzedawcy prawdopodobnie. Nie może się doczekać, aż zaczniemy używać Google Home Mini. Dzięki temu przewodnikowi szybkiego startu coś tam, dobra, nie interesuje mnie to. Mój stary miał kiedyś ten głośnik, znaczy dam ma dalej, o, w tym sensie, no, więc jakby trochę wiem. Tutaj mamy, oczywiście sobie użyjmy tego. Chyba to jest pierwszy przypadek, który muszę używać takiego do tego. Kabel nawet nie jest zawinięty w jakiś ten, tylko nie zawinięty sobą. Na tą chwilę sobie skonfigurujmy go tutaj, później go wezmę sobie i gdzieś podłączę. Więc zacznijmy. Pierwsze podpięcie. Się zaświecił, coś powie nam. Może. Sobie świeci, teraz migają kropki. Zaczął jakieś dźwięki. Welcome to Google Home. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. Głośny trochę, więc mamy już tutaj nagrywanie, tak? Tak, mamy nagrywanie, wchodzimy w zakładkę Home, znaczy w aplikację Home. O, tutaj już się pojawia informacja, skonfiguruj urządzenie Google Home Mini. Dodajemy je do domu mojego. Włącz Blue Touch. Dobra, no to włącz. Zezwólmy. I teraz tak, szuka urządzeń, w sensie na urządzenie Google Home Mini. Tak. Wybierz język. Niestety, ale nie mamy języka polskiego, więc musimy wybrać język angielski, Stany Zjednoczone. No i łączę teraz z urządzeniem Google Home tutaj na samym urządzeniu. O tak, też będę, tak będę do kamery pokazywał, co tu się dzieje. I zobaczymy. Jedno połączono. Tak, był słychać dźwięk. Raporty. Dobra, tak. To urządzenie nie jest przeznaczone. Dalej. Gdzie jest to urządzenie? Tutaj. Połączyć siecią Wi-Fi, wybieramy to. Połączono, jak widać. Zużyjesz asystenta. Partnerzy. A za to później przeczytam, tego sobie to rozwinę po prostu. No ja sobie to po prostu przeczytam w montażu później. W tym momencie konfiguruję sobie funkcję VoiceMatch.
więc dlatego klikamy dalej. Domyślna usługa muzyczna. Połącz konta. Dobra, no to kurde, teraz czekaj, jakie to konto było w Chrome, otwórzmy. Nie wiem dlaczego nagle mam usługi wideo łączyć. Jeszcze Netflix mam łączyć, no nie wiem. Mój dom coraz bardziej inteligentny się staje, bo już tutaj mamy, mamy już telewizor, który jest trochę mądry. Mamy głośnik, który jest nawet mądry. Okay. Play my walkout playlist. I can't do that here, but you can ask me to play it on one of your other devices. I'd love to chat. How are you doing today? By the way, the mic's off. To turn it back on. Nie tak głośno. The mic's back on. Ale głośno jest. Volume down. Google. Play my workout playlist. I can't do that here, but you can ask me to play it on one of your other devices. No i nie wiem, no teraz ten głośnik się tak głośno zrobił, włączyłem sobie mikrofon na nim. Teraz tak, muszę wyjść tutaj. Teraz ta głośność. Dobra, tak, dajmy tyle. Później też zrobimy test dźwięku. I ogólnie to będzie na parę dni rozłożone, że to nie będzie tylko w tym vlogu o tym odcinku głośniku i później go zwrócę czy coś. Będziemy chcieli to rozłożyć na jakieś tam parę odcinków. Za dużo się nie pobawiłem tym oto urządzeniem, jak widać ono jest już tutaj. Tam jest wchodzi prąd, następnie idzie tutaj listwa i z tej listwy idzie przedłużacz, tam gdzieś kończy się tam przedłużacz, jest spięty ten kabel tutaj. Jest taki leciutki zapas. Nawet, więc git, co umie Google Home. Będę wymazywał tutaj komendy specjalnie dla was, się poświęcę. Mogę na przykład powiedzieć turn on LED desk. No i wtedy włączyło mi się oświetlenie biurka. No to co innego jeszcze tutaj możemy włączyć, no to turn on TV. No ale jak widać się włączył. No i się włączył. Aplikacje nie działają. Na przykład mogę, nie wiem, odpalić coś na Spotify. Turn on some music on Spotify. Should I still play that on TV? No. No problem. Music on Spotify. Here you go. The music stopped since your Spotify account is being used on another device. To jest możliwe, bo mam włączonego Spotify na kompie, więc dlatego może. Nie wiem, to włączmy. Play wakacje 2020 on YouTube. I looked for vacaciones partitions and polished on YouTube, but it either isn't available or can't be played right now. Jak nie ma? Czekajcie. Mam jakiś. Nie mam tytułu po angielsku. Okej, okay, mam. Play Rest in Peace VNT on YouTube. I can't do that here, but you can ask me to play it on one of your other devices. Jak nie mogę? Co ja tutaj jeszcze robiłem? Połączyłem sobie go przez Bluetooth, dzięki czemu jestem tutaj. Jak otwarłem sobie tutaj coś, to wtedy mi leci z tego głośnika, a nie z telewizora. Nie, że telewizor ma jakieś słabe głośniki, tylko że jesteśmy blisko drzwi. No i wiecie, jak tutaj może być ciszej i przy łóżku, no to jest lepiej. Co jeszcze mogę wam pokazać? Nie wiem, w sumie. Mogę na przykład... Mógłbym zdjęcia włączyć, ale i tak czy siak wam zdjęć nie pokażę. What's the weather like today? I think you want to get the weather forecast for today. Is that right? Yes. Currently in Bidham, it's 8 and mostly cloudy. Tonight, the forecast is for a high of 8 and a low of 3 and partly cloudy. Ciekawe mnie to w sumie, czy komenda, którą przetłumaczę, zapytaj kanarka o jakość powietrza, bo mogę zadać telefonowi takie pytanie. Zapytaj kanarka o jakość powietrza w Bytom, czyli ask kanarek about... air. Czekajcie. Ask Canark about air quality. Ok, Google. Ask Canark about air quality in Bytom. Alright, let's get Canark. For which city you would like to get current air quality? Sorry. No nie wiem. Warsaw. Pewnie tylko angielskie nazwy rozumie. Air quality in Warsaw, o. Poland is good. PM 10, 31. W ogóle kamera działa po angielsku. Szczerze? Pierwszy raz to zrobię. Nie sprawdzę tego. For which city you would like to get current air quality? Katowice.
Sorry, I can't understand. O, a tak w ogóle, nie żeby coś, ale tego kompletnie nie sprawdzałem i nie wiedziałem, że jak powiem ask Canarek, to mi wyskoczy Canarek w wersji angielskiej. Więc powiedzmy, zaraz się zaskoczyłem. Ask question of the day. Alright, here's question of the day. O, też jest. Just so you know, question of the day gets saved every time you play it, so other people in the home can pick up where you left off. Welcome. Here is today's question of the day. The topic is history. It is worth 2 points. In 1955, medical researcher Jonas Salk introduced a vaccine for which disease? You can answer A. Tetanus, B. Measles, C. Chickenpox, or D. Polio. A. Great guess. The correct answer. Widzicie, jakie mądre jest net po angielsku, tutaj rozumiem, widzicie? W ogóle nie wiem, jakieś tutaj są komendy dotykowe na tym głośniku. Dobra, zatrzymałem, więc to działa. Są jeszcze jakieś komendy dotykowe tutaj w tym, tylko jeszcze nie wiem, w jaki sposób one działają i tak dalej. Cóż, więc nie spodziewałem się tego, że te pytania dnia i kanarek będą działać. No szkoda, że kanarek działa tylko w jednym mieście w Warszawie. W sensie nie słyszałem nigdy o angielskim synonimie dla miasta na przykład Katowice. No bo powiedz, że co mi da powietrze w Warszawie, jak to jest na środku Polski, a ja tutaj na południu jestem. No ale mamy asystenta. Tak jak mówię, będziemy starali się. Tylko jedna rzecz jest, która mi działa, czyli Google. Turn on Netflix on my TV. To jest jedna rzecz, która działa. I looked for Netflix, but it either isn't available or can't be played right now. Właśnie nie wiem, połączyłem swoje konto z Netflixem, wszystko i tak dalej, no i niestety, ale nie działa. Spotify wcześniej chyba, tak, jak nagrywałem, to też odpalałem, a teraz jest godzina 20:20 i zaraz będę musiał się zabrać za montaż tego filmu, no i fajnie, z głośnik git, no ale jednak jest ta blokada trochę językowa. Używamy tej luki. To jest Polska, ale mam nadzieję, że sobie z nią dam radę. Jedna z rzeczy, którą będę chciał skonfigurować, nie wiem kiedy to będę robił, chyba na dniach, może nawet jutro, to będzie konfiguracja tego, żeby móc włączyć komputer właśnie za pomocą Google Home Mini. Więc żeby tutaj móc powiedzieć po prostu te dwa słowa, które cenzurujemy, czyli hej i Google, powiedzieć po prostu turn on my PC. I wtedy, wiecie, on włącza sobie peceta. Ja sobie leżę w łóżku i mówię, włącz mi peceta i mi się włącza pecet, lecząc w łóżku. I dodatkowo alarmy sobie sprawdziłem. 5 razy to ustawiłem, dlatego że nie potrafiłem powiedzieć 17:13. Więc ustawiłem w końcu, sprawdziłem sobie, jest dosyć ok. Więc także będę wykorzystał tutaj alarmy. Będziemy starali się informacje na ten pogody, więc nawet zapytajmy się. No, czasami jakby zmniejszyłem tę wykrywalność jakby właśnie tego określenia, ogólnie tych określeń, dlatego że raz mi wykryło z po prostu mówienia i nie wiem, w jaki sposób ona usłyszała. What's weather today? What's weather tomorrow? In Bidham tomorrow, it'll be partly cloudy, with a high of 8 and a low of 3. Nie, to zmienię do pochmurnie. Ale nieważne. Tak, więc słyszeliście, jutro będzie partly cloudy i nie wiem, mogę sobie ustawiać powiadomienia, mogę sobie do niego gadać. I dlatego też na przykład już jakiś czas temu, w sensie jakiś czas temu, no na początku tego roku właśnie kupiłem odbiornik Wi-Fi właśnie po to, żeby móc używać tutaj i mówić turn off LED desk. No, bo wcześniej chyba tego nie pokazałem. W sensie pokazałem jak włączam, ale chyba nie było widać, że autentycznie to było włączone. Na tym telefonie sobie to będę wszystko konfigurował, dlatego że wiem, że z PC-tem, żeby to działało, potrzebuję tam chyba z dwóch aplikacji przynajmniej, żeby to wszystko działało, więc będziemy jutro prawdopodobnie się tym bawić. Ja teraz będę jadł sobie pomidorową zaraz. No więc teraz włączmy telewizor, bo w sumie tak zaraz idę jeść, więc Google. Turn off TV. Google włącza szybciej telewizor niż pilot. Co jest ciekawe, bo na logikę pilot powinien szybciej włączać. Ale nieważne. Działa. Mogę włączyć telewizor, mogę włączyć. Brakuje mi tylko jakichś inteligentnych żarówek i nie wiem, jakiegoś tutaj. A mam w sumie plan, nie mówię wam o tym. Może go zrealizujemy na daily, ale to nie wiem. Dobra, lecimy jeść i zaraz montować. Jebać Disa, kurwę, z Wisa, orka, z kurwy syna i co? I dostanę bana? Nie, wiecie dlaczego, bo kurwa...
JD kurwę.